Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dzisiaj spojrzymy na pewną liturgiczną patologię i porozmawiamy o tym, dlaczego takie właśnie liturgiczne patologie świadczą o głębokiej chorobie, która toczy cały Kościół. Zapraszam. Spojrzymy tutaj na fragment ślubu, który jest opublikowany na kanale Mocni w Duchu. Oczywiście link będzie w opisie. Od razu na samym początku zastrzegam, że w ogóle nie jest ten materiał skierowany w jakikolwiek sposób przeciwko samej parze młodej. Zupełnie nie czuję się tutaj ani kompetentny, ani nie uważam, żeby było to stosowne, żeby krytykować samych ludzi, którzy w tym uczestniczą, czy państwa młodych, czy wszystkich innych. Oczywiście chodzi mi tylko i wyłącznie o samych księży, o samych kapłanów, którzy w ten sposób tą liturgię odprawiają, którzy sprawiają, że ta liturgia wygląda w ten, a nie właśnie w inny sposób. Oczywiście będzie to również krytyka wyższej hierarchii Kościoła, która na takie rzeczy pozwala. Natomiast z góry zastrzegam, że zupełnie nie chodzi mi tutaj o samą młodą parę. To jest w jakiś sposób zrozumiałe, że po prostu wierni robią to, co kapłani sugerują, na co pozwalają, co uważają kapłani za słuszne, za dobre i piękne. Jest zrozumiałe, że ludzie zaangażowani, wierni świeccy zaangażowani, podążają za tym, co im kapłani podkładają, co kapłani prezentują jako dobre, właściwe, do czego zachęcają. No i tak tutaj ta młoda para, podążając za tym trendem, który gdzieś tam jest widoczny mocno, między innymi na tym właśnie kanale Mocni w Duchu, pozwalają czy organizują ten ślub w ten sposób. Natomiast, jak wspomniałem, bez wątpienia zarzut należy postawić tym, którzy w ten sposób odprawiają, którzy odpowiedzialni są za liturgię świętą, czyli przede wszystkim właśnie wobec kapłanów i ewentualnie wyższej hierarchii. Po tym krótkim wstępie zapoznajmy się z tym fragmentem. Duchu Święty, broń mnie, wybieram Ciebie, amen. Aha. Należę do Ciebie, Boże Ojcze Wszechmogący, gorący z miłości, wszechmocny, nieobcy. Ja jestem, mówisz, dzieci swych nie gubisz, ja wybieram Ciebie. Mój dobry Ojcze na niebie, oddaję się Tobie. Jezusie z Nazaretu, jesteś dobry i wierny, chcesz mojego konkretu. Nie dekretu, a decyzji, zdjęcia ojca, kłamstwa z wizji. Ducha do ucha mego zbliżasz mówiąc, jesteś umiłowane. Moje dziecko wybrane, upragnione przeze mnie. Od początku kochane, ja Jezusa Ci daję, aby był Twoim Panem. On da radę, to król, powiedz tylko amen. Należę do Ciebie, Boże Ojcze, broń mnie, wybieram Ciebie, amen. Aha. Wybieram Ciebie, Ojcze. Należę do Ciebie, Jezu Chryste, broń mnie, wybieram Ciebie, amen. Jezu, jesteś moim wyborem, moim życiem i moim wzorem. Należę do Ciebie, Duchu Święty, broń mnie, wybieram Ciebie, amen. Wybieram Ciebie, Duchu Święty, z Tobą jestem w niebo wzięty. Wszechmogący Boże, mocą tej ofiary podtrzymuj z ojcowską dobrocią związek, który ustanowiłeś w swojej opatrzności. Niech nasi nowożeńcy, Marcin i Beata, przez Ciebie złączeni świętym węzłem i posileni jednym chlebem i z jednego kielicha, żyją w zgodzie wierni jednej miłości. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Teraz usłyszymy ogłoszenia. Ja powiem pierwsze, że ci z Was, którzy przyszli na nabożeństwo majowe, ono będzie za około 15 minut. Dla wielu katolików dzisiaj ta scena może być zupełnie budująca, pięknie, wspaniale, czego tu się czepiać, przecież tutaj młodzi ludzie Boga chwalą. Otóż to nie jest obojętne, w jaki sposób próbujemy Boga chwalić. To nie jest obojętne, jak liturgia wygląda. Liturgia siłą rzeczy jest po to, aby stworzyć ten kontakt pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Tam człowiek chce do Boga przemawiać, chce też i z drugiej strony Pan Bóg udziela swoich łask. Tutaj mamy komunię świętą, tutaj
ponowienie ofiary Pana Jezusa, no zawsze w liturgii będzie chodziło o to, żeby jakoś wejść w kontakt. Tak? Człowiek, który ma wejść w kontakt z Panem Bogiem. I to nie jest obojętne, jak to wygląda. To nie jest obojętne, jak my się wtedy zachowujemy. Jakże więc powinien wyglądać taki nasz kontakt z Panem Bogiem? Ano przede wszystkim powinien on zgadzać się z prawdami naszej wiary. Powinien być ułożony zgodnie z tymi prawdami naszej wiary. A więc jeśli nasza wiara mówi nam, że Bóg jest tym, któremu się cześć należy, od którego wszystko pochodzi, że On jest tym wielkim Panem, który cały świat stworzył jednym aktem swojej woli, to jak najbardziej liturgia powinna być pełna szacunku. Oczywiście Bóg jest również tym bliskim Bogiem, tym Emmanuelem, tym, który jest Bogiem z nami, tym obecnym w tabernakulum. I tą bliskość również należy wyrazić, ale właśnie bliskość Boga z nami, czyli ten absolut, ten wielki Bóg, który schodzi do człowieka. Dlatego liturgia powinna być pełna czci dla Boga. Powinna jednoznacznie pokazywać, że ten wielki Bóg jest tutaj z nami, obecny w Najświętszym Sakramencie, w Komunii Świętej. Powinna tego Boga adorować, nieustannie dziękować Mu za tą obecność. To powinno być cały czas wyraźne, cały czas widoczne, tak? To ukierunkowanie na Pana Boga. Z drugiej strony, tak jak Pan Jezus mówi, gdy mówi o tym kulcie Nowego Testamentu, on mówi, że ci czciciele w Nowym Testamencie będą czcili Boga w duchu i w prawdzie. No i to można by, wydawałoby się, że można by to zinterpretować w zupełnie dowolny sposób. No bo co to znaczy w duchu i w prawdzie? To może znaczy w ogóle bez żadnych przepisów liturgicznych, tylko właśnie tak w duchu, jak każdy sobie jakoś wymyśli. Oczywiście nie o to chodzi. I cała praktyka liturgiczna Kościoła od czasu apostołów po prawie że dzień dzisiejszy jak najbardziej temu przeczy. Co to znaczy w duchu i w prawdzie? W duchu, czymże jest duch? Duch to jest bez wątpienia ta wyższa część naszej natury. To jest bez wątpienia, to odnosi się bez wątpienia do wyższych władz naszej duszy. W duchu, czyli naszym rozumem i naszą wolą. W duchu, czyli nie w ciele, nie na poziomie niższych władz naszej duszy, nie emocjami będziemy czcili Pana Boga, nie zewnętrznymi rytuałami, nie ciałem bezpośrednio przez jakiś zewnętrzny rytuał przede wszystkim, nie emocjami, bo to również jest ciało, tylko w duchu, na poziomie rozumu i woli. Uważam, że ta interpretacja jest prawie że konieczna tego fragmentu Pisma Świętego. To znaczy, że trudno byłoby ten element interpretacji wykreślić na zasadzie tego, że właśnie o to tutaj chodzi. To znaczy, że chodzi o czczenie Pana Boga na poziomie rozumu i woli, na poziomie wyższych władz naszej duszy, że nie ciało przede wszystkim będzie Boga czciło, ale przede wszystkim duch. I to z jednej strony pokazuje, że te rzeczy materialne będą gdzieś schodziły na drugi plan i najważniejszy będzie właśnie ten duch, ale czyli nie również, nie uczucie, nie emocje, tylko rozum i wola. Rozum, czyli wiara i wola, czyli miłość. Miłość jako silne pragnienie, czyli znowu nie uczucie, nie emocje, które gdzieś tam się pojawiają, tylko chęć, stała chęć, aby Bogu służyć, aby Jego przykazania wypełniać. A więc jaki kult nie będzie w duchu? Oczywiście kult nie będzie w duchu, zgodnie ze słowami Pana Jezusa, wtedy, kiedy będzie się skupiał tylko na tym, co zewnętrzne, ale również nie będzie w duchu, wtedy, kiedy będzie nastawiony na to, żeby pompować tylko te niższe władze naszej duszy, czyli właśnie różnego rodzaju emocje i nacisk będzie tam, a nie na to, co najważniejsze, czyli na rozum, wiarę i wolę i miłość. Bo gdy się pompuje te najniższe władze naszej duszy, gdy się tylko ładuje w człowieku emocje, no to to sprawia, że tam człowiek jest zaangażowany, że na tym się skupia i nie pracuje wtedy rozum i wola, czyli znacznie mniej pracuje wtedy rozum i wola. Tak to działa, że jeśli te niższe władze naszej duszy są bardzo pobudzone, gdy działają w nas jakieś silne emocje, wtedy rozum i wola raczej słabną. Tak? I wtedy człowiek działa na tym niższym swoim poziomie, czyli bardziej na sposób zwierzęcy. Nie przez przypadek pogańskie kulty potrzebowały
praktycznie wszystkie właśnie jakichś silnych emocji. Tam musiały być jakieś bębny, głośna muzyka, tańce. Tam musiały być, znaczy już w ogóle orgie, tak? Czyli rzeczy, które ewidentnie miały właśnie tak człowieka napompować emocjami. Dlaczego tak było? W dużej mierze takie pogańskie kulty były zainspirowane mniej lub bardziej na sposób demoniczny. Demonowi chodzi o to oczywiście, żeby człowieka zezwierzęcić, żeby go sprowadzić właśnie na ten zwierzęcy poziom, żeby sprawić, rozbujać w nim te emocje, tak żeby rozumem i wolą do Boga nie zdążał, tylko żeby właśnie tutaj na tym świecie się kleił do tego świata, na tym świecie żył właśnie poprzez rozbujane, rozbuchane takie emocje, czy to życie emocjonalne. Dlatego taki pogański kult był bez wątpienia bardzo korzystny dla złego ducha, bardzo niekorzystny dla człowieka, który w ten sposób podążał za swoimi niższymi władzami duszy. I dlatego liturgia Kościoła, każda tradycyjna liturgia Kościoła, niezależnie od rytu, tak, nie przywiązujemy największej wagi do tego, jak to zewnętrznie będzie poukładane, ale przywiązujemy wielką wagę, żeby ryt odpowiadał naszej naturze i naszej wierze, czyli naszej naturze, czyli żebyśmy Boga w nim czcili przede wszystkim rozumem i wolą, żeby liturgia przede wszystkim przemawiała do wyższych władz naszej duszy, nie zapominając o tych niższych, tak? Kościół katolicki nigdy nie lekceważy, nie zapomina tych niższych władz naszej duszy, ale mówi, że o tych najwyższych trzeba pamiętać przede wszystkim i godne jest, aby do człowieka przede wszystkim na tym poziomie przemawiać, bowiem to jest to, co jest nam właściwe, to, co jest to, co stanowi naszą naturalną godność, to, że mamy rozum i wolę, że poznajemy ogólne prawdy i Boga i że możemy ich naprawdę na sposób wolny chcieć. Dlatego liturgia musi właśnie do tych przede wszystkim władz naszej duszy przemawiać, do rozumu i do woli. I tak wszystkie te tradycyjne liturgie Kościoła tak są właśnie ukierunkowane, tak są właśnie stworzone, żeby one przede wszystkim wyrażały cześć wobec Pana Boga, zgodność z naszą wiarą, żeby one przemawiały do człowieka na sposób piękny, godny, ale właśnie jednocześnie spokojny, pełen czci, żeby one nie próbowały przemawiać do człowieka na tym najniższym, zwierzęcym poziomie emocjonalnym, żeby nie pompowały emocji niepotrzebnie, bo zbyt rozpompowane, rozbuchane emocje sprawiają, że rozum i wola działają coraz słabiej, tak? I człowiek działa mniej lub bardziej na zwierzęcym poziomie. Oczywiście to jest przyjemne, tak? Takie rozbuchanie tych emocji, natomiast to, że to jest przyjemne, nie oznacza, że to służy naszej wierze, tak? Nie oznacza, że to pomaga nam w kontakcie z Panem Bogiem. Człowiek czuje się właśnie przy takiej gwałtownej muzyce i przy innych rzeczach, które rozbudzają emocje, czuje się przyjemnie, natomiast to są emocje, które są zasadniczo przyjemne, natomiast ta przyjemność nie pomaga człowiekowi korzystać z wyższych władz naszej duszy, na poziomie których faktycznie nawiązujemy kontakt z Panem Bogiem. Liturgia ma nam pomóc nawiązać ten kontakt z Panem Bogiem, a więc głównym jej celem jest to, żeby nas do Boga podnosić, a więc liturgia, która będzie atakowała te najniższe władze naszej duszy, rozdmuchiwała te emocje, taka liturgia działa dokładnie w sposób przeciwny, tak? Działa dokładnie odwrotnie od zamierzonego, czyli utrudnia człowiekowi nawiązanie kontaktu z Panem Bogiem, pomimo tego, że może czuje się przyjemnie, a nie w tym pomaga. Dlatego tego typu akcje liturgiczne właśnie z taką gwałtowną muzyką, taką przemawiającą do emocji, do uczuć, właśnie z takim tańcem i tak jak to właśnie widzieliśmy, taka liturgia osiąga cel dokładnie odwrotny od zamierzonego. I to jest naprawdę przerażające, że Kościół się na to zgadza, że Kościół to forsuje, że hierarchia kościelna takie rzeczy promuje, że to sobie gdzieś tam wisi w internecie i jest to jakby nie tylko zaakceptowane przez Kościół, ale wręcz można powiedzieć, że promowane. Co to znaczy? To znaczy, że hierarchia Kościoła, biskupi, księża tym bardziej nie rozumieją, do czego służy liturgia. Że w całej tej reformie liturgicznej niejako popadło w zapomnienie, do czego ona ma służyć. Że, albo raczej być może nie do czego ona ma służyć, tylko w jaki sposób się to osiąga. Popadła, myślę, że raczej to jest problem, że w zapomnienie popadła chrześcijańska, katolicka antropologia. Czyli to, co nam mówiło, w jaki sposób do Boga się dąży. Że właśnie na poziomie rozumu i woli. Tak, to, co kształtowało liturgie katolickie, różne liturgie katolickie przez 2000 lat, to nagle zostaje zapomniane. Człowiek nie jest już przez tą nową liturgię
ukierunkowany na to, żeby przez rozum i wolę, przez te wyższe władze duszy do Boga się kierować, tylko jest cały czas bombardowany bodźcami emocjonalnymi po to, żeby tutaj mu rozbuchać te emocje, żeby mu było przyjemnie. Ale do czego to prowadzi? To nie prowadzi do Pana Boga, to prowadzi do kultu człowieka w takim, można powiedzieć, banalnym tego słowa znaczeniu. To znaczy liturgia służy do tego, żeby nam było przyjemnie. I to jest oczywiście mnóstwo takich treści pobożnych, tak jak w tej pieśni, tak? Tam cały czas jest Jezus i Duch Święty i tak dalej. No właśnie, ale te treści pobożne prezentowane są, przekazywane są na poziomie emocjonalnym, który nie jest im właściwy. Tak? Czyli mamy tu do czynienia z pobożnymi treściami, które służą niejako wymówką, jako wymówka do tego, żeby pompować w ludziach uczucia. A te uczucia służą ich własnej przyjemności, a nie służbie Bożej. One w żaden sposób służbie Bożej nie służą. Nawet jak człowiek na chwilę gdzieś tam właśnie on się poczuje dobrze, tak, i myśli, że ma teraz taką moc, żeby uczynić coś dobrego, ale te uczucia w ogóle nie sprzyjają praktykowaniu cnót. One mogą człowieka skłonić do jakiegoś tam pojedynczego działania, mogą sprawić, że właśnie on się czuje dobrze, ale z racji na to, że my do Boga dążymy przez rozum i wolę, to napompowanie na chwilę uczuć nie rozwinie naszej relacji z Panem Bogiem. Ono sprawi, że właśnie ten rozum i wola na chwilę gdzieś tam spadnie, ich aktywność spadnie, te emocje sprawią nam przyjemność, my się poczujemy tak dobrze, będziemy czuli się właśnie tak nawet pobożnie, przede względu na te pobożne treści i myślimy właśnie, że teraz to tak kochamy Pana Boga, prawdziwie kochamy Pana Boga i On jest taki wielki i wspaniały, ale jak tylko te emocje opadną, to jesteśmy dokładnie tacy sami, jacy byliśmy. To znaczy nie zmienia to nas na stałe, bo człowiek zmienia się poprzez na lepsze, poprzez praktykowanie cnót, a praktykowanie cnót wymaga zaangażowania woli. A wolę raczej sparaliżowaliśmy poprzez to bombardowanie uczuciami, niż ją promowaliśmy, niż ją umocniliśmy. Także człowiek jest raczej osłabiony na poziomie cnót, niż wzmocniony przez tego typu doświadczenie, ale wspomina to, że to takie było piękne, ja czułem się tak dobrze i chcę tego więcej. No i dalej pompuje uczucia. I dalej osłabia swoją wolę. I dalej, i dalej, i dalej. I tak człowiek się degraduje przez liturgię, a nie uświęca. I to jest być może największa katastrofa w Kościoła, największa katastrofa w życiu Kościoła w naszych czasach, że człowiek raczej się degraduje przez uczestnictwo w tego rodzaju liturgii, niż się uświęca. Właśnie dlatego, że tam bombarduje się jego uczucia, jego emocje, tam się to rozdmuchuje, a nie zapomina się i w ten sposób jakby utrudnia się dążenie do Pana Boga na tym właściwym poziomie, na poziomie rozumu, czyli wiara, promowanie czy rozwijanie wiary i na poziomie woli, czyli przede wszystkim poprzez miłość, ale wola później tak, to jest potrzebna do praktykowania wszystkich cnót. I oczywiście obecnie w Kościele nie każda msza święta wygląda w ten sposób, nie każda jest tak samo nastawiona na takie rozdmuchiwanie uczuć, ale zasadniczo cała reforma liturgiczna przesunęła ciężar właśnie w tą stronę. Gdzieś tam umniejszono ilość tych bezpośrednich oznak czci wobec Pana Boga, to znaczy poprzestawiano tą liturgię w ten sposób, żeby nie było to aż tak wyraźne, że naszym głównym celem jest Bóg, że dla Niego się tutaj spotkaliśmy. To zostało gdzieś tam, powiedzmy, że trochę bardziej usunięte w cień, natomiast wyszło bardziej na światło dzienne wszystko, co ma związek z człowiekiem. Wspólnota, ta nasza więź, która nas łączy, to wszystko i jednocześnie właśnie emocje. Tak? To wszystko musi być w nowej mszy, co do zasady, jest bardziej takie nastawione na emocje. Tutaj trzymanie się za ręce, tutaj mnóstwo tych nowych takich elementów, które zostały wprowadzone do liturgii, są właśnie tak stworzone. Muzyka liturgiczna z tej poważnej, spokojnej, doniosłej muzyki liturgicznej, pełnej treści, przechodzimy do takiej sentymentalnej muzyki, która właśnie ma pompować emocje. Z doniosłych modlitw mówiących nam o podstawowych prawdach wiary, niebo, piekło, zbawienie, łaska, mamy modlitwy, które znowu są nacechowane emocjonalnie. Przynosimy Tobie tutaj ten chleb, który jest owocem naszej ziemi i naszej pracy, bo on stał się dla nas chlebem życia. To jest takie właśnie emocjonalne i taki kult do końca nie wiadomo czego. Boga, człowieka, natury, wszystkiego po trochę. I oczywiście, można pewnie tutaj pojawił się głos, że ksiądz przesadza.
lekka jest to tutaj hiperbola, natomiast te elementy jak najbardziej są dostrzegalne i zasadniczo ta reforma idzie właśnie w tą stronę od wiary i miłości, od rozumu i woli do uczuć, do pompowania uczuć, do człowieka, do skupienia się na nim, na jego potrzebach, na wspólnocie i na uczuciach. I w ten sposób liturgia Kościoła raczej dzisiaj degraduje niż uświęca. I oczywiście, że pobożny człowiek, pobożny wierny, który po prostu idzie na mszę świętą i chce w niej uczestniczyć, oczywiście, że on może tam dostać łaski. Oczywiście, że to jest możliwe. Dochodzi wciąż jeszcze do przeistoczenia. Natomiast to, że człowiek może otrzymać tam łaski, nie zmienia faktu, że ryt jest zdewastowany, że ryt jako całość, nowy ryt mszy świętej jest stworzony w ten sposób, ustawiony w ten sposób, żeby raczej atakował emocje, przez co, czy pompował emocje, przez co człowiek raczej osłabia swój rozum i swoją wolę, a więc raczej osiąga to cel odwrotny od zamierzonego, raczej utrudnia to człowiekowi dążenie do Pana Boga, niż mu to ułatwia. A więc pomimo tego, że człowiek może otrzymać tam łaski, to jednocześnie działa to na niego głęboko w sposób demoralizujący, w tym sensie, że wyrabia w nim przekonanie, że służba Boga to, Boża to polega na tym, żeby pompować moje uczucia i wtedy jest dobrze, wtedy jestem pobożny, gdy to czuję, tak? Gdy odczuwam taką pobożność. I nie wtedy, kiedy walczę o moje cnoty, tylko wtedy, kiedy to czuję. No i to wtedy staram się coraz więcej czuć i coraz więcej czuć i coraz więcej czuć. Jak nie czuję, no to pobożności nie mam. Jak czuję, to mam. To jest oczywiście obraz sytuacji strasznie odległy od właściwego, od rzeczywistego. W tym sensie ta liturgia jest demoralizująca i te przykłady już takie patologiczne, jak to, co tutaj widzieliśmy, bo to faktycznie jest już patologia, to znaczy to jest już tak wyraźnie, tak daleko to już zaszło w tym pompowaniu uczucie, że jest to już jakiś taki skrajny przykład. Znowu oczywiście nie jest to zarzut wobec uczestników, wobec pary młodej, tylko zarzut wobec jezuitów, wobec tych księży, którzy byli za to odpowiedzialni. I to tego rodzaju patologia świadczy o tym, że Kościół, hierarchia Kościoła, biskupi nie wiedzą, do czego liturgia ma służyć, nie wiedzą, jak ona ma człowieka do Boga prowadzić. Myślą najwyraźniej, że właśnie poprzez te emocje trzeba człowieka tak rozbuchać mu te emocje i to go do Boga zaprowadzi, bo tam są pobożne treści. I to jest katastrofa. To jest przerażające, że biskupi tego nie widzą, że myślą, że w ten sposób człowieka do Boga zaprowadzą. Człowieka w ten sposób raczej od Boga odciągną. I człowiek, który myśli, że zdąża w ten sposób do Boga, raczej właśnie jest w błędzie, dlatego że no, myśli, że te buzujące emocje to jest coś, co go do Boga zaprowadzi. Nie, to go do Boga niestety nie zaprowadzi. To raczej osłabia rozum i wolę, więc raczej utrudnia naszą drogę do Pana Boga, niż w niej pomaga. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Thank you.